Jesteśmy po treningu drużyny LSS Legia Ladies i Olimpiad Specjalnych. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Dziewczynki z Olimpiad Specjalnych były mega zaangażowane, świetnie sobie radziły, uśmiechnięte, wprowadziły mnóstwo pozytywnej energii do naszego treningu. Sport to jest nauka, ale przede wszystkim też wychowanie i pokazuje, że wszyscy mogą grać w piłkę, czy starsi, czy młodsi, czy dziewczynki, czy chłopcy. I przez sport także wychowujemy młodzież do przyszłego życia. Także zapraszamy wszystkich do grania w piłkę nożną. Grajmy razem! Piłkę nożną, bo można się przy niej ruszać. Jest to sport wyczynowy. I drużynowy. I drużynowy. Że pokazuje, uczy nas, jak współpracować w grupie, jak współpracować w drużynie. Przykład mieliśmy. To znaczy, że być z osobami innymi, z koleżankami. Akurat miałam na Legii taką grupę, że no nie byłam tylko ze swoimi, ja byłam też z dziewczynami z innych drużyn i bardzo mi się dobrze grało. Ma być jedność. Jedność. Można się wiele nauczyć. Można się uczyć podania, można się uczyć od nich różnych chwytów, różnych kopnięć. Stylu. Czy piłka nożna to jest tylko sport, czy coś więcej dla nas? Może sport, coś więcej. Może poznawać innych ludzi. 20. edycja Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych dobiega końca. Na obiekcie Legii Warszawa jestem świadkiem niesamowitego treningu. Jest nam bardzo miło, że takie wydarzenie ma miejsce również w Warszawie. Oprócz wirtualnej części Face of Football jesteśmy świadkiem nadal piłki nożnej, która zaraziła wszystkich również swoimi emocjami. Także jest nam bardzo miło, że przy wsparciu UEFA i wszystkich federacji w całej Europie kontynuujemy tę tradycję 20-letnią i organizujemy tygodnie piłkarskie w całej Europie.